Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie urządzenie, które nazywa się Leader Splicer. Jeżeli źle to wymawiam, to poprawcie mnie tam w komentarzach. Jest to produkt firmy TM-Co. Co to w ogóle jest? Jest to urządzenie, które służy do przeszpilania linki mychowej. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Otworzymy. Tutaj mamy igiełkę, która właśnie służy do tego przeszpilania. Wyjmiemy ją. I spójrzcie, po obu stronach mamy tutaj symetrycznie wycięte rowki. Tutaj jest grubszy, tutaj jest cieńszy. Tutaj jest rowek na linki muchowe, które tutaj wkładamy. Takie do klasy, powiedzmy 6, może 7. A tutaj już na linki grubsze, takie siódemki i wzwyż. Teraz to zamknę i pokażę Wam, jak wygląda to z przodu. Widzicie, jeden rowek jest cieńszy, drugi grubszy. A teraz pokażę, jak taką linkę przeszpilić. Bierzemy sobie lineczkę. Ja tutaj mam 6. Tonącą. Tutaj przez ten boczny otworek przeciskamy tą linkę. Nie trzymamy za mocno, żeby nam to gładko przeszło. Widzicie, już mamy. Ustawiamy tak gdzieś na równo. Teraz przytrzymujemy sobie palcem troszeczkę, żeby to usztywnić, i ściskamy. Teraz bierzemy igiełkę, staramy się bić sam środek. I przebijamy takimi okrężnymi ruchami. Kręcimy tym po prostu. Udało się. Spójrzcie, jak pięknie jest to przeszpilone. I teraz bierzemy żyłkę. I przeciskamy przez tą dziurkę. Ok. Ja już mam przeciągnięte. Wyciągamy tej żyłki troszkę więcej. I ściągamy igłę. I spójrzcie, mamy pięknie przeszpilony przypon. Wygląda to tak, jakby on oryginalnie wychodził z otuliny. Jest to super sprawa, zwłaszcza do jakiejś delikatnej prezentacji, gdzie nam na tym będzie zależało. Ja przeszpilam zawsze każdą linkę, którą będę łowił suchą muszką. Jest to dla mnie rewelacyjna opcja. I co teraz trzeba zrobić? Przeszpilimy sobie ten przypon. Teraz trzeba zrobić tylko węzeł, zakleić go delikatnie, no i wszystko jest gotowe. Ale o tych węzłach zrobię osobną część. No i to było na tyle. Jeżeli Wam się to podobało, nie widzieliście czegoś takiego jeszcze, dajcie tam łapkę, suba, czytam komentarz i piszcie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. I czy ten filmik się Wam podobał, czy nie. Czy są jakieś tego plusy, minusy, czy coś zmienić. No i do kolejnego filmiku. Trzymajcie się, cześć.